punktu, to jest podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania kwoty w wysokości 60 000 zł na zadania przez ustawę na rok 2013. Proszę Państwa, bardzo bym prosił o uwagę, sesja wciąż trwa, przerwa się skończyła. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tę uchwałę, to przygotowaliśmy jako zarząd ten projekt, w związku z tym, że trafiły do nas dzięki tutaj wsparciu, to trzeba mocno podkreślić, klubu radnych Platformy Obywatelskiej, dzięki temu wsparciu otrzymaliśmy 60 000 zł na zadania priorytetowe. Takie środki otrzymała każda dzielnica. Natomiast w związku z tym, że wcześniej zabrano nam 82 000 na zadania priorytetowe, no to dlatego konstrukcja tej uchwały jest taka, że w większości przywracamy te środki, które zmniejszaliśmy po tamtym zmniejszeniu. Ja pozwolę sobie po kolei, oczywiście nie wszystkie, no bo 82 000 minus 60 to jest 22, więc nie było możliwe w sensie matematycznym przywrócenie finansowania wszystkich zadań na tamtym poziomie. Natomiast dodaliśmy pewne nowe zadania i tak, drodzy Państwo, przywróciliśmy zadanie, bardzo proszę o uwagę. Zadanie kopów fotograficznych kwotą 2 000 zł. Przywróciliśmy dofinansowanie Święta Krzyży kwotą 5 000 zł. Przywróciliśmy dofinansowanie do 7 000 z 5 materiały promocyjne, tam było zmniejszenie również. Dodatkowe pieniądze, znaczy przywróciliśmy 2 000 na zakup rowerów dla Straży Miejskiej. Przywróciliśmy, dołożyliśmy 3 000, czyli przywróciliśmy 2, a dodaliśmy 1 do dofinansowania funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego przy ZSO. Przywróciliśmy 1000 do dofinansowania poradni psychologiczno-pedagogicznej, również 1000 do dofinansowania sali muzealno-multimedialnej poświęconej postaci patrona księdza kardynała Sapiehy. Przywróciliśmy, drodzy Państwo, 4 000 na remont budynków komunalnych w 2 naszych przychodniach. Przywróciliśmy 3 000 na, czy 2 000 plus dodaliśmy 1 000 na dofinansowanie działalności klubu 303. Przywróciliśmy 2 000 na dofinansowanie remontu w klubie 303. Przywróciliśmy 3 000 na spotkania z mieszkańcami. To są te, drodzy Państwo, zadania, które przywróciliśmy w wysokości dofinansowania, taką, jaką wskazaliśmy w lipcu na sesji, kiedy jeszcze dzieliliśmy środki w wysokości 552 000, a więc przed zmniejszeniem tej puli o 82 000. Drodzy Państwo, również wprowadziliśmy pewne nowe zadania w ramach tych środków, o których pozwolę sobie, drodzy Państwo, kilka zdań powiedzieć. Pierwsze takie zadanie to jest dofinansowanie imprezy dożynki w Łęku w wysokości 10 000 zł. Drodzy Państwo, inicjatywa dożyny, która została w tym roku zorganizowana w ramach projektu Samorząd z inicjatywą, dofinansowania właśnie z tego projektu przez mieszkańców, przez szkołę podstawową w parafii, a więc społeczność lokalną, cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że uznaliśmy jako zarząd, że warto byłoby, aby ta impreza wpisała się na stale do kalendarza ważnych wydarzeń kulturalnych w naszej dzielnicy. Dlatego też postanowiliśmy 10 000 na to przeznaczyć, bo organizujemy festyn Świętokrzyży na terenie Muzeum Lotnictwa co roku, które gromadzi wielu naszych również mieszkańców, też z Łęku. Natomiast no, jest to bardziej impreza, w której w większym stopniu uczestniczą jednak mieszkańcy drugiego pułku, dywizjonu. Natomiast no, też trzeba zrobić jakąś imprezę, która uwzględnia specyfikę Łęku, no i która będzie też taką okazją do zjednoczenia tamtej społeczności lokalnej. Dlatego też uznaliśmy, że warto byłoby co roku organizować takie dożynki. Tym bardziej, że tak jak mówię, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Było bardzo wiele ludzi na ostatnich dożynkach i chcemy to zorganizować ze szkołą podstawową nr 156 i z parafią świętego Judy Tadeusza. Oczywiście ta kwota, która tutaj jest przedstawiona, nie wyczerpuje całego montażu finansowego tego przedsięwzięcia, bo najprawdopodobniej będziemy poszukiwali środków również zewnętrznych, a więc od sponsorów. Dlatego chcemy tutaj zrobić wielką, fajną imprezę.
Natomiast no, jest to jak najbardziej, myślę, że inicjatywa wskazana, co pokazało ostatnie do Rzymi. Drugi nowy projekt, drodzy Państwo, to jest dofinansowanie wymiany nawierzchni podłogi w sali taneczno-teatralnej ZSO nr 14. To zadanie przygotowaliśmy, zaproponowaliśmy. No, w związku z projektem, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, mam na myśli zajęcia fitness, a w wyniku którego no, dochodzi do zużycia powierzchni, na której te zajęcia są organizowane, szczególnie właśnie w ZSO nr 14. Stąd też, aby powierzchnia tej sali mogła służyć nam na ten projekt dłużej. Tutaj po rozmowie z panią dyrektor uznaliśmy, że warto byłoby przeznaczyć dofinansowanie właśnie na wymianę nawierzchni podłogi sali tanecznej. Drodzy Państwo, jeszcze są, zwiększyliśmy również pieniądze na projekt Krzyżyk o 4000 zł, bo chcemy w tym roku poszerzyć troszkę tą formułę tego przedsięwzięcia i 10 tysięcy złotych przeznaczamy na rezerwę docelową, a więc rezerwa docelowa będzie w sumie, będziemy w sumie mieć w rezerwie 20 500 złotych. Drodzy Państwo, przyjęliśmy to, przygotowaliśmy to na tym zarządzie właśnie wtorkowym, z tego względu, że dostaliśmy niedawno informację o tym, że środki trzeba jak najszybciej rozdysponować, natomiast nie chcieliśmy czekać na lutową sesję, z tego względu, że im szybciej te środki rozdysponujemy, no tym większa szansa jest na realizację poszczególnych zadań. Wszyscy wiemy, że borykające się z trudnościami finansowymi miasto no, często sprawia, że blokuje nam, że środki finansowe, którymi my dysponujemy, są nam blokowane, dlatego te środki trzeba szybko rozdysponować. Drodzy Państwo, tyle z mojej strony. Otwieram dyskusję. Pan Maciej Kotarba, proszę bardzo. Szanowni Państwo, czujniki tlenku, które zakupiliśmy w tym roku, ratują ludzkie życie już. Jeżeli Państwo czytają prasę, przed około tygodniem ukazał się duży artykuł w Gazecie Krakowskiej o naprawdę bohaterskiej postawie ratowników medycznych z pogotowia, którzy właśnie dzięki temu, że byli wyposażeni w czujnik tlenku zakupiony, zdołali uratować 5-osobową rodzinę. A tak się złożyło, że na przełomie około tygodnia dwukrotnie dwie 5-osobowe rodziny zostały uratowane wyłącznie dlatego, że zespoły posiadały na swoim wyposażeniu czujniki tlenku węgla. Dlatego po raz kolejny bardzo Państwa proszę o to, byśmy wspólnie, czy wspólnymi siłami wygospodarowali kwotę 2000 zł na zakup czujników. Myślę, że patrząc na to, ile idzie na gry i zabawy dla mieszkańców, jak najbardziej słuszne, bo ja tego nie neguję, bardzo fajna sprawa. Myślę, że mieszkańcy będą się czuli o wiele bezpieczniej, wracając z festynu do domu, wiedząc, że ktoś czuwa nad nich bezpieczeństwem. A wracając do argumentu, który padł przy ostatniej dyskusji, chciałbym tylko przypomnieć, że przez wiele lat krakowskie pogotowie ratunkowe nigdy nie odmówiło wysłania zespołu zabezpieczającego na imprezy współorganizowane przez naszą dzielnicę, przez porozumienie dzielnic na każdy z koncertów, który się odbywał, karetka nieodpłatnie została wysłana. Dziękuję. To jest prawda, panie Maćku? Drodzy Państwo, wydaje się, że jest to rozsądne rozwiązanie, natomiast chciałbym, panie przewodniczący, żeby Komisja Zdrowia w najbliższym posiedzeniu pochyliła się nad tym. Jeżeli wpłynie taki wniosek do zarządu, to rozważymy przygotowanie projektu uchwały przeznaczającej 2000 zł. A czy nie możemy tego zrobić jako... Wolałbym, żeby to było poprawkę. Jako komisja. No oczywiście może pan przewodniczący zgłosić poprawkę, natomiast nie ukrywam, że wolałbym, żeby to się odbyło w ten sposób, żeby najpierw komisja przygotowała pewną propozycję i dopiero potem my byśmy tutaj na sesji przyjęli, na przykład na lutowej sesji, panie przewodniczący. Dobrze. Dobrze? Jak najbardziej. Myślę, że też rozsądne rozwiązania, to ja no chciałbym, żeby jednak tutaj komisja się nad tym również pochyliła. Jeden czujnik, jeden dyżur. To jest to jakaś propozycja. Nie rozumiem. Ja przepraszam, bo dyżur znany to jest dyżur w pogotowiu, dlatego... No właśnie. Za tanio. Nie tylko pacjenci potrzebują dyżuru, również mieszkańcy przychodzą, chcieli z panem Maćkiem porozmawiać z nim. Drodzy Państwo, tak jak prosiłbym o to, żeby panie przewodniczący na komisji, jeżeli wpłynie do zarządu.
taki wniosek, to będziemy rozpatrywać. To jeszcze przez komisję decyzyjną musi. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji? Pan Bogdan, grupa, proszę Państwa. Ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że bardzo się cieszę, że przeznaczono 10 tysięcy złotych na projekt pod tytułem do Żylki w mieście i że taka impreza wpisuje się nam do kalendarza plenerowego. Piękna impreza, bardzo się cieszę. I że został zaolany. Dziękuję bardzo. Mogę 10 tysięcy mogą pójść na ziemię i bratki. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący kultury to mówił, więc myślę, że trzeba tutaj z dużym szacunkiem do tych podejść. Pan Wiktor Degierski, proszę bardzo. Ja chciałem. Drodzy Państwo, teraz pan Wiktor Degierski. Drodzy Państwo, pan Wiktor Degierski. Chciałem zapytać. Proszę cię. Drodzy Państwo, pan Wiktor Degierski teraz mówi. Bardzo proszę. W każdym razie, w zeszłym roku do Żynki były organizowane w ramach inicjatywy oddolnej i dobili to mieszkańcy. Chciałem się dowiedzieć, czy w tym roku będzie podobnie, że to mieszkańcy właśnie będą podobnie jak w tym roku to organizować, czy może inna jest formuła tego Żynek? Drodzy Państwo, ja myślę, że formuła będzie taka, że nadal mieszkańcy będą aktywnie uczestniczyć w tym projekcie pod patronatem pani Bożeny. Natomiast oczywiście my też jako dziennika włączymy się jeszcze mocniej w to przedsięwzięcie, chociażby w zakresie pozyskiwania środków od partnerów zewnętrznych. Natomiast będę chciał, żeby to było właśnie dalej z wykorzystaniem energii mieszkańców, pracy Tadeusza oraz Szkoły Podstawowej nr 156. A więc wierzę, że ci partnerzy będą wspólnie uczestniczyć. Już wstępne rozmowy prowadziliśmy w tym zakresie, także tutaj myślę, że w ten sposób to będzie organizowane. Dziękuję panie Witoldzie. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia są? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję.